Eloszka wszystkich, z tej strony Moglo, a to kończy na moim kanale YouTube. Dzisiaj bardzo szybki patch notes, szybszy niż myślałem, bo ponad tydzień nie minął, a już kolejny poleciał. Wyczytajmy sobie, bo tutaj jakby co wziąłem pod translatorka Google itp. itd. Jest dostępny na stara wersja, nie jest już obsługiwana, bla 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 bla. Co nowe, wiele tekstów jest zmienianych, oraz opis kart powinien odpowiadać efektowy. Na prawą bądź przewijanie stron na decklista, nieznane bohatery nie można już wzmacniać za pomocą barda. Okej. Okay. Zdrowie barda zostało zmniejszone do 8 punktów zdrowia, minus 1 HP. Okej. Okay. To ten bard, który wzmacnia inną jednostkę o 1. Zasłużony nerf, szczerze mówiąc. Bo razem to było jakieś 10 punktów praktycznie na czysto. Już przy pierwszym wzmocnieniu. Tak jest, taka dobrze zbalansowana jednostka. Zdrowie siostry Marii zwiększono do 1 więcej. Siostra Maria. Siostra Maria, oczywiście nieprzygotowany jestem. O jest, siostra Maria. The turn point on the defensive field. No co to ma być? No. Jest spoko, teraz lepsza, ale to wciąż dość słaba karta, czy mówiąc. Zwłaszcza, że spaliwują, medyk dostał kolejnego buffa, więc ta karta równie dobrze można, no nie wiem, jako po prostu iron kartę dać. Bo tak można ją nazwać. Lutowa Sofia zadaje teraz. Dapchna zadaje teraz 2 obrażenia wszystkim jednostkom wrogo. Lutowa Sofia. February Dapchna, czyli. Clarence, Leona. Cassandra. O, to chyba ta. No. Szczerze mówiąc, ja bym to nazwał chyba nerfem, bo poprzednia wersja była lepsza. Czyste 10 punktów i tak dalej. No. Ja nie oceniam, ale tutaj w najlepszym wypadku można zdobyć tyle i tam 8. Ma 10 punktów, bo tutaj ma rzadko jednostki się rozstawiają w tej grze. Nie wiem, trudno powiedzieć, na pewno do potestowania, ale nie widzi mi się. Nie widzi mi się. Winiania to teraz 3 punkty zdrowe i 4 punkty tarcze najsilniejszej jednostce w rzędach gracza. Winiarynia. Tutaj beczunie tutaj z winkiem. O. No spoko, wreszcie coś porobili z tą kartą, ale to wciąż jest słaba karta. Praktycznie tylko na czysto tylko 6 punktów można wyciągnąć z tego. Lepiej fakt nie kompensuje to tarcza, ale póki co nie ma za bardzo synergista ze tarczą. Poza Lioną, ale kto tutaj gra normalnie tą kartę? Jak są lepsze. Dalej. Zadaje teraz 6 punktów obrażeń silniejszym jednostkom w rzędach graczy. Dobra, to się nie spodziewałem tego buffa. Chociaż namawiałem tutaj buffa, ale że aż tak? To jest praktycznie na czystą, w najlepszym przypadku nawet 12 punktów. Nieźle. Można by nawet bardzo dobrze. I dla twórcy, że to ogląda, na jego miejscu radziłbym tutaj już ustawić na Silver kartę, bo przy takich statystykach to ona powinna dostać status srebrnej. Dalej, Skorpio ma teraz 1 punkt pancerza. To ten, który zadaje 1 punkt obrażeń, no, ale sprawdzę najpierw. Balista. O, to jest. No,
Akurat buff na to się zgadzam. Już jak jestem, to też mówię tutaj buffa też na pancerza, ale arczpalisty. Nadal słaba, jak żeby nie było. Skorpion na pewno jest ciutkę lepszy, bo przynajmniej to absorbuje ten pancerz i dzięki temu jest nawet lepszy. Skorpion był, skorpionica, zabójca, zadaje teraz z powrotem 9 punktów obrażeń. No, nie rozumiem tego odnerfienia, ale okej. Bo w końcu to było jakieś razem z leciąc z nim, to jakieś 8 punktów? Plus minus? No i to tyle. Podsumowując, kluczowa, jeżeli chodzi o złote karty, nadal nie zbuffowali one from Adre, albo najlepiej nie zreworkowali ją, bo póki co jeden punkt raptem, to sama z siebie to jest jakieś gówno, gdyby chociaż, nie wiem, podwajała ilość otrzymanego siła czy coś. Jeszcze mercenarii nadal nie zbuffowali, Nobleman ciągle słaby. Projekt Valkyrie mogliby też swoją drogą też zbuffować do 10 punktów spokojnie. Czy to bardzo potencjalna karta, ale niestety ze względu na metę obecną i w ogóle ta karta powinna dostać jeden punkt siły bazowej. Ja już drugi raz czy trzeci ubolewam nad tym. Ja nie... Hang... Nie, Hang... A swoją drogą... Jeszcze tego nie pokazali w patrzątach, ale tutaj Artillery też dostał nerfa. Ma teraz 4 siły bazowej zamiast 7. To akurat sprawi, że prawdopodobnie ten medek na machinach pójdzie się walić. Będzie trzeba zastąpić ją czymś bardziej grywalniejszym. Sabotę i oczywiście drugi kolega, czyli Piorus. Pios Mark. Powinni dawno dostać zmniejszenie siły bazowej, albo chociaż usunięcie efektu spaja, bo obaj są słabi, jak na swoje efekty. Mega słabi. Bogaty ryb jeden siły więcej, oraz Man Face powinien dostać już Iron status, ten akurat szczególnie, bo... Co z tego? Przecież to najwyżej, może to najwyżej, nie wiem, 9, 8 w najlepszym wypadku. Raz na jakiś czas 10, ale nic poza tym. A kwas to już nawet tego nie skomentuję. Powinien też dostać buffa swoją drogą, bo... Na nie jeden punkt już siły testował... Oczywiście to by nie było, testowałem sobie w jednej wersji. Ale... Nigdy nie udawało mi się zdobyć więcej niż 7 do jednostek raptem. W najlepszym tylko wypadku, oczywiście. Cleric też powinien dostać buffa. Chaplan to ja nadal nie rozumiem, czemu nie dostało buffa. Ciągle to... No, to tyle na razie. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podoba itp. itd. Zostawcie suba, lajka, komentarz, co sądzicie. Na razie.